przychodzę do Was wcale z jakimś opisem gry, recenzją, czymś takim, ale przychodzę do Was z unboxingiem. I będzie to unboxing bardzo grubego tytułu i wyczekiwanego, czyli Trickeriona Legendy Iluzji od wydawnictwa Portal Games. I w ogóle dziękuję Portalowi za ten egzemplarz, który będzie ogrywany, a następnie właśnie pojawi się cały filmik o tym. Ale dzisiaj skupmy się na tym, co znajduje się w tym dużym pudle. I plan jest taki. Najpierw pokażę Wam, co tam jest, a potem pokażę Wam, jak to zapakować, bo to niekoniecznie będzie takie proste. Także zacznijmy od tego, co znajduje się w środku. No słuchajcie, powiem Wam tak, pudełko jest ciężkie, to na pewno, także jest tutaj bardzo dużo komponentów i na pierwszy rzut pokazują nam się zasady gry, zasady do rozszerzenia i zasady do gry solo. Następne są właśnie jakieś tutaj też informacyjne rzeczy o dodatkach czy nie tylko. I tutaj mamy też zeszyty akademickie do rozszerzenia. Tu mamy też skrót zasad do rozszerzenia i mamy też zeszyty iluzjonisty do gry podstawowej. Mamy tutaj dużo rzeczy do powyciskania, ale też na pierwszy rzut oka już widzę, że fajnie jest to wykonane, ponieważ jest to taka gruba tektura, także faktycznie jakościowo te komponenty są ok. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy tutaj też planszetki graczy. Graficznie widzę, że one też wyglądają świetnie. Przepraszam, to nie są właściwie planszetki, tylko warsztaty. To są warsztaty iluzjonistów. Mamy tutaj monety. Różnego rodzaju też sztuczki i jakieś takie znaczniki też. No, powiem Wam, że to... Chociaż tutaj widzę, że lektura jest trochę cieńsza, ale to nic, bo jakościowo też faktycznie widać, że jest to dobrze wykonane. A jeszcze więcej rzeczy do wyciśnięcia. I jeszcze więcej rzeczy do wyciśnięcia. No, powiem Wam, że będzie... co robić, jeśli chodzi o poukładanie tego wszystkiego. No, fajnie. Tutaj mamy naszą akademię. No i jeśli chodzi o te plansze, to też już czuję, że one faktycznie też są bardzo dobrze jakościowo wykonane. No i nasza tej plansza główna. Fajnie to wygląda i powiem Wam szczerze, że myślałam, że ta plansza będzie dużo większa, także nie jest źle, jeśli chodzi o to miejsce na stole na nią. Także to akurat spoko. No i coś, co mi tutaj zaczyna najbardziej odpowiadać, czyli może być insert. Fajne jest to, że w tej grze można powiedzieć, że insert mamy już wbudowany. On składa się z kilku poziomów i wszystko znajdzie na siebie miejsce. Także to jest też bardzo fajne. I faktycznie, no muszę powiedzieć, że tak jak tu jest napisane, jest to edycja kolekcjonerska i to czuć. To czuć przy tym unboxingu. Mamy tutaj kosteczki. Ja potem też przy pakowaniu trochę bardziej szczegółowo powiem, co jest co, ale chcę, żebyście zobaczyli, ile tego wszystkiego jest. Bo naprawdę ogrom. Tu też karty, dużo kart, dużo. Fajnie. Powiem Wam, że graficznie też jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o tą grę. I ja powiem Wam, że już jestem bardzo ciekawa, jeśli chodzi o rozgrywkę, czy ta gra faktycznie jest tak dobra, jak wszyscy mówią. Tu mamy wzmocnienia też naszych pracowni i tak dalej. Także zobaczcie, no tych kart jest naprawdę od groma. I już Wam powiem teraz, że jeśli chodzi o ten insert, to on jest bardzo fajnie wykonany, ponieważ
Tu się będą mieściły różne rozmiary kart, w sensie na przykład mniejsze będą miały miejsce tu, a większe tu. Także jest to wszystko bardzo dobrze przemyślane, no i są też te zamknięcia, które gdzieś będą nam trzymały to wszystko w kupie, żeby to się po prostu nie posypało. I tutaj dalej inserty, dużo insertów. Zobaczcie, jaka tu jest dbałość o szczegóły, nawet takie zamknięcie do insertu ma logo gry i no, wygląda godnie, bym powiedziała. Co mamy tutaj dalej? Naszych iluzjonistów. Ich tu też jest od groma. I tak jak widzicie, faktycznie kreska tutaj, tak jak wspominałam, no robi robotę. Mhm. Oczywiście woreczki, dużo woreczków. Jeszcze więcej kart. Widzę, że też są karty właśnie z tego rozszerzenia. Tutaj są jeszcze odłamki. Takie maleństwa. Fajnie, no. Ładnie. Dobra, tu mamy jeszcze takie pionki. No i zobaczcie, tu jest jeszcze od groma takich żetonów drewnianych. Także w tym wielkim chaosie mamy odpakowaną grę. No i co dalej? A few moments later. Słuchajcie, ja już jestem po wypstrykaniu wszystkiego, po ułożeniu tego wszystkiego w te inserty, które tutaj znajdują się w tej grze. I teraz chcę Wam pokazać, jak to wszystko tutaj wsadzić tak, żeby się zmieściło, bo muszę powiedzieć, że jest to nie lada wyzwanie czasami. I słuchajcie, zaczniemy od tego pierwszego poziomu, który wchodzi najgłębiej do tego wielkiego pudła. I na tym poziomie znajdują się tablice wynalazków, które wsadzamy tutaj sobie w takie wgłębienie, żeby one nam nie latały. Znajdują się tutaj także pod spodem, zobaczcie, karty pojedynku magów i one działają w wariancie dwuosobowym. Są tutaj też karty pokazów, czyli o właśnie te karty. One są podzielone na dwie kubki po prostu, żeby się to mieściło. Mamy tutaj też moce iluzjonistów, no i karty iluzjonistów. Jeśli chodzi o to, że widzicie, tutaj są pewne luzy, jeśli chodzi o te karty, to ten insert jest tak przewidziany, że wszystko będzie się mieściło też w koszulkach. Następnie, słuchajcie, będą wchodziły tutaj takie inserty graczy. Każdy gracz będzie miał wszystkie swoje drewniane elementy, znaczy no nie tylko drewniane, ale wszystkie swoje elementy wsadzone właśnie takiego insertu, także jak zaczynacie grę, to po prostu zostaje coś takiego i tutaj znajdzie wszystko, co jest mu potrzebne. Ale teraz zobaczcie, co my tutaj mamy w środku. Jeśli o to chodzi, no to mamy tutaj żetony sztuczek i znaczniki symboli, karty przydziału, takiego zwykłego, drewniane pionki postaci, znaczniki gracza. Są też tutaj takie elementy z dodatku, czyli takie znaczniki akademickie, przepraszam, znaczniki akademii, piony też postaci protegowanego, no i też te drewniane sznantary, one się znajdują tutaj. Zobaczcie, ten insert jest bardzo fajnie zrobiony, zresztą jak każdy z tych innych insercików, tak to nazwijmy, że tutaj wiele rzeczy mieści się pod sobą i znajduje się dla nich miejsce. No i właśnie, to zamknięcie, ładnie perforowane, no i ląduje to u nas w wielkim pudle. Teraz słuchajcie, tutaj mamy też, jeśli chodzi o to, to są właśnie karty, znaczy planszetki protegowanych. One sobie będą nam wskakiwały tutaj. Tu jest takie fajne wgłębienie, gdzie one się trzymają i jest dla nich miejsce. Co mamy następnego? Następne, to już można powiedzieć, będziemy teraz tutaj wchodzić w poziom drugi, jeśli chodzi o nasze pakowanie. I na tym poziomie znajdziemy najpierw tutaj taki jakby insert z dodatkami. To znaczy są tutaj kafle sal wykładowych i żetony sekretów protegowanych. Ja jeszcze mam tutaj taki mały myk wprowadzony, że dodam tutaj takie kafle zamkniętych pomieszczeń.
po prostu jakoś nie mogłam znaleźć na nie nigdzie indziej miejsca, a tutaj pasują jak ulał. I zobaczcie, to wszystko można tutaj faktycznie zamknąć i zapakować do pudła. Dalej mamy, słuchajcie, tutaj składniki sztuczek. Fajne jest też to w tym insercie, że one się ładnie prezentują, jakby na nie spojrzeć. I tak naprawdę wyciągamy ten insert i on już jest takim naszym podajnikiem. Zobaczcie, tutaj nawet jest przemyślane coś takiego, że jest taki, taka perforacja, która, ojejku, bardzo zgrabnie, nie to co ja, nam trzyma tutaj właśnie te wszystkie składniki. No i ląduje nam to też w naszym pudle. Słuchajcie, teraz mamy tutaj cztery woreczki z elementami gry i są tutaj odłamki, są tutaj wynalazki i są tutaj monety. Jeśli chodzi o te woreczki, no to w wersji kickstarterowej one nie były foliowe, tylko to były takie woreczki, ale słuchajcie, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj tą wersję też sobie troszeczkę ulepszyć, także myślę, że jest co robić. No i słuchajcie, nasza ostatnia warstwa, w której tak naprawdę moim zdaniem dzieje się najwięcej, no bo mamy tutaj dużo, dużo komponentów. Mamy tu tutaj kości przygotowania rund, karty specjalne przydziałów, karty plakatów, przepowiednie, te przepowiednie są tutaj, znaczniki otwarcia pomieszczeń, symbole Akademii Profesora Bernarda, kafle zamknięcia pomieszczenia, karty iluzjonistów, elementy trybu solo i, co jest fajne, jeśli chodzi o ten tryb solo, to te elementy właśnie z niego zawsze są oznaczone na fioletowo. Także muszę powiedzieć, że to jest akurat bardzo przemyślane, bo jeśli ktoś lubi grać solo, to bardzo szybko znajdzie te wszystkie elementy. Zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o tą wypraskę, tutaj też właśnie jest tak to warstwowo pochowane. Od groma tu jest kart, ale właśnie każde znajdują swoje miejsce. Tutaj zobaczcie, tu mamy karty i pod spodem jest ich jeszcze więcej. No zresztą tutaj z tej strony tak samo, także muszę powiedzieć, że ten insert naprawdę jest dobrze przemyślany i wszystko znajduje swoje miejsce. Dobra, słuchajcie, zamykamy ten biznes już i ostatnia warstwa jest wsadzona. Teraz już takie elementy bardziej luźne bym powiedziała, czyli plansza główna. Jeśli chodzi o właśnie te plansze, które teraz będziemy wpajać, tutaj jest bardzo dobrze zrobiona perforacja, która będzie nam to wszystko trzymać. No i mamy planszę główną, teraz mamy planszę Akademii i zobaczcie, no, plansza główna ma swoje perforacje, a Akademia ma swoje, także to też się nam trzyma. Następnie w pudle lądują warsztaty. No i już nasze wszystkie zeszyty, to znaczy zeszyty akademickie, zeszyty iluzjonisty. No i instrukcje. I mamy tak, zasady gry do rozszerzenia świt technologii. Tutaj też pomoc w pojedynku iluzjonistów i w mocach iluzjonistów. Mamy zasady do trybu solo. Mamy zasady do rozszerzenia Akademia Dachgarda. Mamy zasady gry po prostu do Trickeriona. No i to wszystko już mamy teraz wsadzone do pudła. No i wisienka na torcie. Ta piękna pokrywa. Minimalistyczna, ale właśnie jakże dobrze wykonana. No moim zdaniem ta gra i świetnie się będzie prezentować na stole, i świetnie się będzie prezentować na półce. I już Wam teraz chcę powiedzieć, że biorę się za ogrywanie tego tytułu, także w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, możecie się spodziewać małej recenzji z tej gry i takiego ogólnego zarysu, o co w tym wszystkim chodzi. Także ja Wam dziękuję za uwagę i miłego dnia. Trzymajcie się, pa, pa! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl. Bo z nami wiesz, co jest grane.